Conchita. We Włoszech rozbito grupę przestępczą, która nielegalnie sprowadzała olej smarowy, a następnie za pośrednictwem wspólników ze stacji benzynowych sprzedawała go firmom transportowym jako olej napędowy, podała agencja ANZA. Aresztowano 27 osób, m.in. w Polsce. Włoska agencja poinformowała, że zatrzymanym postawiono zarzuty przemytu, oszustw w handlu i przestępstw podatkowych na sumę 11,5 miliona euro. Według informacji z prokuratury w Apulii, która prowadziła dochodzenie w tej sprawie, grupa sprowadziła do Włoch 12 milionów litrów oleju smarowego. Nie wyjaśniono, skąd przemycano olej do Włoch. 19 osób trafiło do aresztu, a zakaz opuszczania miejsca zamieszkania otrzymało 8 innych. Proszę bardzo, ile złodziei? Łącznie śledztwem objętych jest 47 osób. W większości to Włosi. W 50 firmach przeprowadzono rewizję. ANZA podała, że aresztowań dokonano też w Polsce dzięki współpracy z polską policją. Nie jest jednak jasne, czy zatrzymani to Polacy, czy też Włosi przebywający w Polsce. Tą informacją. I potem jadą, proszę Państwa, spędzają na Kostaryce czy gdzieś daleko. Wylegują się na plaży, bo nakradli. Ameryka, USA, Anglo, Ameryka, Białystok, im się marzy. Bardzo serdecznie zapraszamy.